Drodzy Państwo, w sobotę czeka nas niezwykłe ogólnopolskie wydarzenie Polska pod Krzyżem. W związku z tym, że Przemyśl też angażuje się poprzez swoje różne inicjatywy, warto podkreślić oddolne w to wydarzenie. Ze mną przy radiowym mikrofonie pan Dariusz Lasek. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie Dariuszu, no jak to właśnie z tym Przemyślem jest, jak jest z tą akcją tutaj 14 września? Tak, w ogóle bardzo się cieszymy, że taki szeroki wydźwięk ma ta akcja ogólnopolski i bardzo się cieszymy, że będziemy w Przemyślu też mieli swoje wydarzenie bardzo wyjątkowe, ponieważ 14 września o godzinie 18:00 startujemy w katedrze przemyskiej i będzie to msza święta, której będzie przewodniczył ksiądz biskup Stanisław Jamrozek. Następnie wyjdziemy ulicami miasta na Drogę Krzyżową, która będzie przeplatana także częścią Bolesną Różańca Świętego. I tutaj taka bardzo ważna rzecz, ponieważ chcemy, żeby miał udział w tym wszystkie parafie. Taki wydźwięk bardzo symboliczny także, bo wiemy, że też być może nie wszyscy będą w stanie przyjść i będą reprezentacje poszczególnych parafii niosły krzyż do poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej. Jakby cały kościół ten przemyski, ten krzyż chcemy, żeby dźwigał. Po czym dojdziemy pod krzyż zawierzenia, i pod krzyżem nastąpi, nazwaliśmy to słowo spod krzyża, bardzo ważne słowo, które skieruje biskup Stanisław Jamrozek także, do wiernych zebranych i chcemy także odśpiewać apel jasnogórski oraz chcemy także zawierzyć Matce Bożej Miłosierdzia, właśnie tej Matce Bożej, która jest pod krzyżem i która zbiera wszystkie swoje dzieci pod ten krzyż, jakby obok tego krzyża, pod krzyż, ale właśnie pod krzyż Jezusowy, na którym jest Pan Jezus zawieszony, za te nasze wszystkie grzechy. Całe wydarzenie ma charakter bardzo wynagradzający. Chcemy zmobilizować ludzi do tego, aby w swoim sercu przejęli się tym, co się dzieje na polskiej ziemi. Wobec tych wszystkich ataków, które mają miejsce w ostatnim czasie, atakowany jest Kościół Święty, atakowani są kapłani, atakowana jest największa świętość, Eucharystia. Znamy przypadki z tak zwanych marszów równości, które są organizowane przez aktywistów LGBT. Znamy też masowe przypadki, już teraz można powiedzieć, profanacji wizerunków Matki Bożej, ale także Ojca Świętego. Nie możemy przejść obojętnie wobec tego, co się dzieje. Chrześcijanin to jest człowiek w swojej duchowości bardzo często radykalny. Obok Jezusa nie da się przejść obojętnie. Albo się trzeba opowiedzieć za Jezusem, albo przejść obojętnie, no ale wtedy konsekwencje są płakane dla tej ziemi. Chcemy za te wszystkie zniewagi wynagradzać. Jest także druga część, jakby bardzo istotna, na którą też chcemy serdecznie zaprosić, tego całego naszego wydarzenia, Przemyśl pod Krzyżem, w ramach akcji Polska pod Krzyżem. I to jest adoracja Najświętszego Sakramentu, która się rozpocznie bezpośrednio po akcie zawierzenia tam pod krzyżem. Ludzie będą mieli możliwość przejść do ojców franciszkanów i tam się rozpocznie około godziny 21:40. Zobaczymy, jak to technicznie będzie. To jest oczywiście godzina umowna. Adoracja właśnie Najświętszego Sakramentu. Pan Jezus będzie adorowany przez całą noc. Będzie adorowany w ciszy. Każdy będzie miał okazję przyjść, poświęcić swój czas w tej jednej konkretnej sprawie, aby wynagradzać Panu Jezusowi za te wszystkie boleści, zniewagi. To jest zadanie dla Przemyślan, żeby się zmobilizowali, żeby zmotywować jeden drugiego. To jest jeden dzień w roku, święto podwyższenia Krzyża Świętego, a później Matki Bożej Bolesnej, żeby nam coś nie umknęło. Dlatego chcemy bardzo serdecznie zaprosić jeszcze raz wszystkich radiosłuchaczy Radio Fara. Moi drodzy, jeśli dysponujecie czasem, chęcią i taką miłością do krzyża, do Matki Bożej, poświęćcie także czas na tę adorację. Wybierzcie sobie jakiś czas i przyjdźcie z Panem Jezusem pobyć chociaż przez chwilę, chociaż mu to wszystko wynagrodzić. Kochani, drodzy słuchacze Radio Fara, bardzo serdecznie zapraszamy Grupa Męska Męskiego Różańca w Przemyślu, Archidiecezja Przemyska, Ojcowie Franciszkanie, Akcja Katolicka oraz Ruch Światło Życie Domowy Kościół. Zapraszamy serdecznie 14 września, to jest sobota najbliższa, godzina 18:00. Wszyscy tam bądźmy jednego serca, jednego ducha, jednomyślnie trwajmy na modlitwie, także bardzo serdecznie Was wszystkich
Kochani, w imieniu organizatorów zapraszamy na to wydarzenie niepowtarzalne Przemyśl pod Krzyżem w ramach akcji Polska pod Krzyżem. Kochani, powiedzcie to swoim kolegom, koleżankom, przyjaciołom, znajomym. Poślijcie SMS-a, MMS-a wszędzie, gdzie tylko się da. Bądźmy tam naprawdę w tym wyjątkowym dniu wszyscy razem. Jezus pod Krzyżem z Matką Bożą czeka na was wszystkich. Nie przejdźmy obojętnie obok Jezusa Chrystusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani,